Tak, tak, panie prezesie, dobrze. Wszystko będzie w porządku. Jedziemy dzisiaj z tym rajdem. Tak będzie. Dla kolegi pilota również. Jest z nami Sławek. Sławku, która to twoja impreza tego typu? Oj, słuchaj, 20 któraś? Taki powrót do dawnych czasów. Jeździliśmy 10 lat temu, wtedy to był maluch. I na zasadzie wolnego i fajnego spędzenia czasu stwierdziliśmy, że polatamy znowu. Jest fajnie, Witek robi fajne próby. Technicznie, długie. Można się wyżyć. Po co się wyżywać na ulicy? Lepiej spędzić czas na takiej imprezie. Rozumiem, że organizacja imprezy prawie że wzorcowa. Wzorcowa. Jak zawsze. Czego życzyć kierowcy na takiej imprezie? Wiesz co, żeby samochód dojechał do końca. Tego też ci życzę. Powodzenia. Przedstaw nam się. Mam na imię Dawid Guzik i jestem tu pierwszy raz. No i jak ci się w ogóle podoba pod względem organizacyjnym? Jest łatwo, ciężko, pomagają ludzie? Jest rewelacyjnie, no i tak myślę, że współpraca pomiędzy teamami jest świetna. Także ja jestem tu, tak jak wspomniałem, pierwszy raz i wszyscy mi pomagają, wszyscy instruktują. Jakoś tak. Generalnie rewelacja. Bardzo, bardzo jestem zadowolony. No to super. A autko, jakiekolwiek zmiany wprowadzałeś, coś? Do tej pory tylko w silniku, także wszystko jest praktycznie fabrycznie seryjne. Okej, dzięki wielkie. Proszę bardzo. Witam, witam. Jesteśmy na Raily, Winter Raily, właśnie w Piasecznie. Jedna z ciekawszych prób. Adextra firma. I dzięki takim firmom, proszę Państwa, możemy jeździć. Jeździć, bezpiecznie jeździć. Tak jak zawsze powtarzam, bo szczególnie w okresie zimowym takie rajdy są potrzebne. No, można na takich właśnie terenach użyczonych nam przez właścicieli potrenować, poćwiczyć i doskonalić technikę jazdy, a przy okazji można zdobyć puchar, satysfakcję mieć ze zwycięstwa. Co ja mogę powiedzieć? No, próby są fajne, rozciągnięte. W tym roku mamy około 100 km, czyli jest 5 prób powtarzalnych. Mamy Piasecznie, mamy tam Adextrę, mamy targowisko. Patrona przyjął pan burmistrz Piaseczna. Za to wielkie dzięki. Zaufał nam po raz kolejny. Ufundowane mamy przez niego puchary. Później mamy szkołę w Głoskowie, też do ukłonu do pani dyrektor. Szkoła podstawowa jednak nam udostępniła teren. Później mamy Brukmana w Gąskach. Przepiękna próba na terenie Kostkowego. No i proszę Państwa, Polskiej Akademii Nauk mamy w Polsce Kosowskiej, czyli w Kosowie zasadniczo. Piękny teren, też użyczony nam. No, co ja mogę więcej powiedzieć? Satysfakcji, że ufają nam właściciele tych terenów, a druga satysfakcja jeszcze większa, że tylu uczestników jest pomimo kryzysu. Chyba się staramy ze mną dorobić to dobrze. No, dziękuję bardzo.